Siemanko, w kolejnym odcinku mojej kariery w FIFA 22. Ostatni odcinek z Wisły Kraków, bo dzisiaj kończę drugi sezon i jak już mówiłem, kończę go odchodząc z Wisły Kraków. Czy uda nam się zdobyć podwójną koronę, tak jest w tytule? No będziemy o nią walczyć, bo nadal liczymy się walce o Mistrzostwo Polski, jak i o Puchar Polski, więc bardzo Was serdecznie zapraszam do obejrzenia tego materiału, do lajkowania, zostawcie co najmniej 20 łapek w górę. No i za jakieś 18 minut dowiecie się, czy zostałem Mistrzem Polski, czy zdobyłem Puchar Polski, więc serdecznie Was zapraszam. Rozpoczynamy od meczu w śniegu z Lechią Gdańsk. No i rozpoczynamy go świetnie od bramki Piotra Starzyńskiego i wychodzimy na prowadzenie u siebie 1-0. Jeśli chodzi o nową drużynę, dowiecie się dopiero w następnym tygodniu, więc warto czekać, bo już wiem. Trochę Wam poopowiadam, jak to wyglądało. No i Lechia Gdańsk atakuje, to jest Szczepański w polu karnym. No i tutaj jest rzut karny. Ja na początku nie wiedziałem, za co jest ten rzut karny. Tak, ale o co chodzi? To żółta kartka i karny. Nie było powtórki, więc sam sobie ją obejrzałem. No i tutaj nacisnąłem kwadrat, no i... Ale nie wiem, czy ja kwadrat tam chyba... Ja chyba naciskałem kwadrat przy Kruszkowskim, no ale... Komputer tak to wyłapał. Mamy rzut karny, Łukasz Zwoliński kontra Dziekoński i na szczęście Łukasz Zwoliński fatalnie puduje z 11 metra. Nadal 1-0. Mamy rzut rożny. Kto nam będzie podchodził do piłki? El Mahadoui. Dośrodkowuje, a Łukasz Poręba strzela swoją pierwszą bramkę dla Wisły. To w ogóle chyba jego pierwszy mecz. Zapomniałem kompletnie, że mam go w swoim składzie pozyskanego za darmo. No i Łukasz Poręba podwyższa wynik, prowadzenie na 2-0. Kolejna akcja, Gruszkowski odbiera piłkę. Piłka do Patryka Szysza. Szysz podaje do Kapustki. Kapustka, Bartosz do Kurbinowskiego. Nie, to Bartosz Bida. Bartosz Bida i jest 3-0. No, pewne zwycięstwo z Lechią Gdańsk, naprawdę... Ten mecz ułożył się świetnie dla nas. Zwoliński, nie trafiając karnego, trochę nam pomógł, bo wzięliśmy się bardziej do roboty. Kolejna akcja Lechii Gdańsk, tutaj przejęcie piłkę przez Jacha, Bartosz Kapustka, Mahadoui, Jastrzębski, idziemy z kontrą, Denis Jastrzębski do Mahadoui, Jezu. Szysz, Patryk Szysz, Szysz wbiega w pole karne, no i strzela 4-0, no i spodziewałem się, że to wpadnie do siatki. Ale Szysz też ma swoją bramkę i to spotkanie wygrywamy pewnie 4-0 i możemy już się zająć kolejnym rywalem, którym był Brookbet Termalika. Gramy u siebie. Nadal Legia pierwsza, my niestety jeszcze nie na pierwszym miejscu znowu. I wygrywamy 2-1. Kapustka, Szysz nie trafia karnego i Bida. Dla naszych rywali Mesanowicz, a liczą się 3 punkty. Kolejny mecz Puchar Polski z Jagiellonią Białystok. Symulujemy to spotkanie. I na własnym stadionie 1-1, ale wygrywamy po rzutach karnych, więc jesteśmy w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Jesteśmy, gramy dalej. Krakowia, mecz derbowy, no to oczywiście gramy takie spotkanie, bo tutaj nie ma co nie grać derbów. Nie pamiętam wyniku pierwszego spotkania, ale nie, chyba przegraliśmy, nie wiem. Gramy, Krakowia, gramy na stadionie Krakowi, Siplak. Tutaj do Hanki, Hanka do Siplaka, Hanka do Rasmusena, małe zamieszanie. Myślałem, że tu jest koniec tej sytuacji, niestety nie. Hanka, ale tu nabrał Kruszkowskiego. No i Dziekoński broni, ale dobitka Krakowi 1-0. No Dziekoński daje radę, w ogóle Dziekoński to moim zdaniem mega transfer, świetne wzmocnienie naszej obrony, nie naszej bramki. Druga połowa, Krakowia rozpoczyna. Balaj do Hanki, Hanka... Biega w pole karne i Gruszkowski tu fauluje piłkarza Krakowi. I niestety mamy rzut karny. Czy Dziekoński będzie bohaterem, czy po raz drugi na przykład piłkarz naszego rywala nie strzeli? Tutaj jaki dziwny faul. Ale dobra. Hanka czy Dziekoński? I Dziekoński broni rzut karny w takim dziwnym stylu, ale Xavier broni rzut karny, 1-0. No i co? Trzeba zaatakować, jeśli Dziekoński broni karnego. Gruszkowski, prawa strona boiska, Szysz. Szysz tutaj świetnie, Gruszkowski, co zrobi? Do Szysza. Patryk, co zrobi? Biegnie, dobra. Sapała, Kurminowski w polu karny i mamy gola na 1-1. Jest wyrównanie, jest brameczka, jest piłeczka, nie ma Robercik.
1 do 1 i tutaj Kurminowski, kolejna szansa, Kurminowski wychodzi sam na sam. No i fatalne pudło, no i tutaj mogliśmy prowadzić z Krakowią i ten mecz mógłby już dla nas wyglądać o wiele lepiej. Niestety Kurminowski stwierdził, że uderzy lewą nogą, nie trafi. Po co? Niestety, no i to kosztowało nas stratę gola Hanka. Loszaj do Hanki, Hanka do Amerstofa, Iwan Amersfot strzela gola na 2 do 1. Szkoda, bo to my mogliśmy prowadzić. Kolejna akcja Krakowi. Hanka, lewa strona boiska. Hanka. Balaj. Strzał zablokowany. Fam Amerstof. Fof. Balaj 3-1. Nie pamiętam, jak ma nazwisko. Tego tak mówię. Balaj 3-1. No jeszcze była nadzieja w tym meczu. Sapała ma piłkę. Podaje to Starzyńskiego. Starzyński. Piotr. Sapała. El Hamadoui. I bum. 3 do 2. Ale niestety... Przegrywamy derby. Szkoda, piłka... Nie zmieniłem piłki, bo tą piłką gram w śniegu. Gramy piłką Champions League w Ekstraklasie. No ale powiedzmy sobie szczerze, Ekstraklasa to jest wyższy poziom Champions League, więc piłka odpowiednia. Puchar Kraju z Wisłą Płock. No ja symuluję taki mecz. Ja stwierdzam, może się uda. Udało się. Szysz, bida i bida. 3-0. Jesteśmy w kolejnej rundzie Pucharu Polski. No i czas na wielki mecz z Legią Warszawa. No z naszym jednym z głównych rywali o walce o ekstraklasę. Jedną z takich spotkań, których musiałem wygrać, żeby uciekać Legii. No to jest mecz, można powiedzieć, już taki mały mistrzostwo Polski, bo jeszcze jest trochę do końca sezonu. No i ten mecz rozpoczynamy fajnie. Kruszkowski odbiera piłkę. Szysz. Ogrywa Mladenowicza. Kapitalna akcja Patryka. Kapustka, Bartosz Kapustka w polu karny. No Bartosz Kapustka jest fenomenalnym piłkarzem, muszę wam powiedzieć, fenomenalnie mi się nim gra. 1-0. Chwilę później, Kapustka, Kurminowski w polu karnym strzela, ale broni bramkarz Legii Warszawa, ale mamy rzut nożny. Dośrodkowanie i Frydrych 2-0, 13 minut 2-0, kapitalnie gra. Czy w końcu po raz pierwszy w tej karierze pokonamy Legionistów? Oby. Let's go. Kapustka do Młyńskiego. Młyński w polu karnym 3-0. Deklasacja. Legia nie istnieje jak w tym sezonie Ekstraklasy w prawdziwym. Właśnie Wisła i Legia zagrają w tym tygodniu, czy weekend, czy jaki będzie wynik. Młyński, Kurminowski, ajajaj, tutaj nieudane, ale nadal ma piłkę Plewka, no i Kurminowski, myślałem, że tu strzelić z przewroty, ale niestety się nie udało, chciałem z przewroty strzelić. 4-0, deklasacja, lecimy dalej, kolejne spotkanie, kolejne ustalanie składu przed nami, Cebula na lewą stronę, Poręba w pierwszym składzie, gramy z Pogonią Szczecin na wyjeździe. Pogoń będzie mistrzem polskiej rzeczywistości. Kurminowski do Cebuli, Marcin Cebula, czy Maciej, nie, już nie pamiętam, jak ma. Cebula, Kurminowski strzela, gol, 1-0 dla Wisły Kraków, kolejne ważne trafienie Dawida, świetny transfer. Druga połowa spotkania, rzut autu, Gruszkowski, fajnie się rozwija ten pola, Kurminowski, Kapustka, ajajaj, ale piłkę znowu ma Kurminowski, Mahaduima, Cebula w polu karnym, 2-0, gol i asysta. Co za mecz Cebuli. Ach, kapitalny mecz Wisły. Ale Pogoń odpowiada, Zachowicz, Kowalczyk w polu karnym do Zachowicza, Zachowicz do Smolińskiego i niestety 1-2. Bramka kontaktowa, ale na szczęście wynik 2-1. Mecz z Jagiellonią symuluje, gramy u siebie i remis. Towik, a dla nas Starzyński. No, nie najlepiej, ale mieliśmy trochę jeszcze przewagi, chyba 3 punktów nad Legią, więc nieźle. Tutaj widzicie tabelę. Menadżer w klubie nie chce. Portugalia. W następnym odcinku mam nadzieję, że zapomnę wam popowiadać o moich bojarzach transferowych, jeśli chodzi o odejście z Wisły. Młyński, Starzyński za niego. Symulujemy Zagłębiem Lubin. I 3-0. Młyński, Gruszkowski i Szysz. Szysz strzela przeciwko swojemu byłemu klubowi, a Hugi strzela przeciwko naszemu klubowi. Właśnie, Lautaro Martinez pisał w komentarzu, że dał szansę Hugiemu, a ja go nie mam przecież. Zapomniałem. Mecz ze Stalą Mielec.
2-0, Gruszkowski, Frydrych. No Gruszkowski naprawdę się mega rozwija tym. Jestem ciekawy, jak Wisła będzie sobie radziła, jak odejdę, będę oczywiście patrzył na to. Kolejny mecz z Wisłą Płock, będziemy analizować sezon Wisły, jak piłkarze się rozwijają. 3-0, szysz, szysz i szysz. Kapitalna forma Patryka daje nam 3 gole i daje nam 3 punkty. Jest nice. Mecz z Radomiakiem u siebie. Bida Kapustka z przodu. I 2-2 Wachowiak Młyński dla nich 2 razy. Karol Angielski. No niestety remis. No i cóż zrobić, jak nic nie zrobić w takim spotkaniu. Kolejny mecz z Piastem Gliwice, symulka na wyjeździe mecz. No i 3-1 Kapustka, Bida i Kapustka. Dla nich Toril. 3 punkty ważne w walce o Mistrzostwo Polski. Let's go. Mecz z Lechem Poznań. Obie drużyny mamy po 63 punkty, więc to jest mecz, można powiedzieć, który już na 51% da mistrzostwo jednej drużynie, bo potem pozostają już tylko 3 spotkania do końca sezonu, więc Wisła jest bardzo zmobilizowana. Bartosz Kapustka w polu karnym, 1-0. No Janusz Kostucha mówił na konferencji, że jedziemy, nie, że wygramy z Lechem Poznań i Mistrzostwo Polski jest już nasze. Czy tak będzie? No zobaczymy. Kolejna akcja Wisły. Gruszkowski. Krzyż. No kapitalna forma Patryka. Kapustka. Kurminowski w polu karnym. 2-0 dla Wisły Kraków. Niesamowicie. Prowadzimy. Czuję się jakbym grał w finał MLS. Albo Mundialu. Patryk Krzyż. Pierwsza połowa. No, Kapustka. Kapustka, co zrobi Kapustka? Kapustka, ile on ma miejsca? Aj, traci piłkę, ale co tu zrobił obrońca Lecha Poznań? Co zrobił bramkarz Lecha Poznań? Kapustka, 3-0. Druga połowa, Lech się obudził. Tutaj zrobiłem pauzę, żeby zrobić zmiany. To widzicie, zmiany, no bo to będzie potrzebny ten chwilowy przerywnik, bo chwilę później jest akcja. Skóraś do Marchwińskiego, 3-1. No. Może w złym momencie robią te zmiany, no ale cóż, Lech ma swoją bramkę, a my mamy 3 i powiem wam, że będzie jeszcze 4. bramka, ale ta była piękna. Zobaczcie na liczbę podań. Sapała, pyk. Gruszkowski, spokojnie rozgrywamy piłkę przed polem karnym Lecha. Poręba, Sapała, Cebula, Starzyński, no i Kurminowski, nie, to Bida. Bida strzela gola piętą. No przecież to była piękna akcja, dużo podań, kapitalne wykończenie Bartosza Bidy. Kolejny mecz z Lechem Poznań w pucharze, w półfinale. Symulujemy, lidzę wygrałem, to w pucharze 4-4 i 5-4 w rzutach karnych, więc było bardzo zacięte spotkanie, ale to my jesteśmy w finale Pucharu Polski, więc mamy szansę nadal na podwójną koronę. Proszę Państwa, dobrze, patrzyłem, czy to nagrywam. Mecz z Rakowem, 3 kolejki do końca. Mamy przewagę 3 punktów nad Lechem Poznań. 2-0, Sapała i Kapustka. 2 kolejki do końca. Coraz bliżej Mistrzostwa Polski. Górnik Zabrze, 33. kolejka. Remis. Tosewski Szysz. No i czas na ostatnie spotkanie. Górnik Łęczna. To już nie miało znaczenia, bo przed tym spotkaniem mieliśmy już 4 punkty przewagi nad Lechem Poznań. Wisła Kraków mistrzem Polski. Janusz Kostucha zdobywa swoje pierwsze trofeum. Mamy to. Na zakończenie naszej przygody w Polsce kończymy ją z Mistrzostwem Polski. Przed nami jeszcze finał Pucharu Polski, więc szansa na podwójną koronę. Ale mamy to. Udało nam się. Mam pierwsze mistrzostwo w tej karierze. Ciekawe, co będzie dalej. Czy trzeci sezon będzie fajny? Oczywiście dowiecie się za tydzień. O tydzień trochę wam dłużej poopowiadam też na temat moich planów na ten klub. No mamy to mistrzostwo. Frydrych podnosi puchar. No, daliśmy czadu. Ta druga część sezonu była naprawdę dobra w naszym wykonaniu. Wysoka forma naszych piłkarzy. Mamy mistrzostwo Polski. Wisła, cieszcie się. No i czas na finał z Górnikiem Zabrze. Puchar Polski, Kurminowski i Starzyński muszą zagrać. W ogóle może Piotr Starzyński trafi do tego mojego nowego klubu. No myślałem, że może jakiegoś jednego piłkarza z Wisły sobie kupię. No i wychodzą Wiślacy, Kapustka. Tego nie kojarzę, a to chyba Sapała. Nie ma twojej twarzy.
No i piłkarze Górnika Zabrze. Policja jest, policja ochrania. Pyk. Wisła czy Górnik Zabrze. Kto zdobędzie Puchar Polski? Tego dowiecie się już za chwilę. Czy będzie podwójna korona na zakończenie przygody z Wisłą Kraków? Fajnie by było. Ale cieszę się z tego mistrzostwa bardzo. No piłki jest minimum, ale to jest The Champions. Puchar Polski. Finał. Wisła. Górnik Zabrze. Kto wygra? Akcja Górnika. Janza. Dośrodkowanie w pole karne. Krawczyk podaje. Manech. Strzela Dziekoński. Kapitalna interwencja Dziekońskiego. Rzut rożny. Gruszkowski. Kurminowski. Wyprowadzamy kontrę. Kapustka do Bartosza Bidy. Bartosz Bida. Dopiero co pojawił się na boisku. Bartosz Bida. Co zrobi Bida? Biegnie. Podanie do Kurminowskiego. Ileż on ma miejsca? 1-0. Kurminowski, Kurminowski. I jeszcze raz Dawid Kurminowski. 1-0 dla Wisły Kraków. Co za kontra, co za wykończenie. I to była zwycięska bramka w tym spotkaniu. Mamy podwójną koronę. Liga Ekstraklasa wygrana i Puchar Polski wygrany. Niesamowity drugi sezon Wisłą Kraków. No nie zagramy Wisłą Kraków w eliminacjach do Ligi Mistrzów, bo już odchodzę z tego klubu. Trzeci sezon, myślę, że tu już jest za dużo. Czas na nowe wyzwanie, które moim zdaniem będzie ciekawe. Powiem tak, mogłem wybrać inny klub, ale myślę, że to był jeden z najlepszych klubów, jaki mogłem sobie wybrać i sam chciałem tam pracować, więc dowiecie się w następnym odcinku. My tu już przejdźmy do podsumowania sezonu. 4 punkty więcej niż Lech Poznań. Dużo goli straconych, ale prawie 80 strzelonych, bo 78. Jeśli by były spadki, Krakowia i Śląsk Wrocław i Wisła Płock żegnają się z Ekstraklasą. No nie dziwię się, jak Śląsk spadnie. Puchar Polski jest nasz. Najlepszym strzelcem ligi Bartosz Kapustka. 17 goli. Niesamowity darmowy transfer. Najlepszym asystującym Bartosz Kapustka, 14 asyst. No, Ciekoński nie miał może dużo czystych kąt, 5, ale Kapustka łącznie 31, udział przy 31 bramek, goli. Świetny sezon Kapustki, też bym go koniecznie kupił do nowego klubu, ale sądzę, że może Starzyński. Kapustka już miał swoją szansę za granicą, a Starzyński nie. Kurminowski, Bida, mega napastnicy. To był naprawdę mega historyczny sezon. Sezon, lubię te kariery. Ja jednak lubię grać takie kariery. Myślę, że w FIFA 23 od razu przejdę takiej właśnie kariery, gdzie rozpocznę jakimś klubem. Ale to może być różny klub. Myślę, że nie Ekstraklasa, nie Stop 5. No i oczywiście nie przychodzę, tak jak mówiłem, od razu do klubu Stop 5. Chciałbym jeszcze zwiedzić jakąś inną ligę, której jeszcze nie grałem. Więc ale w FIFA 23 myślę, że mogę rozpocząć taką karierę w MLS, bo bardzo lubię tą ligę, ale to się wszystko okaże, czy będę jeszcze nagrywał w ogóle FIFA 23. No i co? Pomału się z Wami będę żegnał. Tutaj macie, zobaczcie nasze osiągnięcia, statystyki z kariery Wisłą i czekajcie na następny odcinek, bo ja jestem mega zadowolony z tej kariery. Lubię ją nagrywać i cieszę się, że zacząłem ją nagrywać. Szkoda, że nie od początku FIFA, ale nadrabiam zaległości. Na razie, piąteczka.